I to się da zrobić, żeby ten język by stał się nie obcym, tylko swoim. Ja się czasami do dzisiaj szczypię, że to w ogóle się zadziało. Mogą nas zaskoczyć przeróżne rzeczy i zarówno mogą to być miłe niespodzianki, jak i takie mniej miłe. Dostałam też taki komentarz właśnie na YouTubie. YouTube jest w ogóle takim miejscem, nie wiem jak u was, ale u mnie tam się dużo goryczy wylewa. Dzień dobry! Bonjour! Dzień dobry, dzień dobry! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z gościem. Sebastian Królikowski. Filip Gryzmacher. A naszym gościem, a właściwie gościnią, jest dzisiaj Marta Bargiel, nauczycielka francuskiego, Instagramerka, propagatorka języka francuskiego i kultury francuskiej. Tak możemy powiedzieć? Dzień dobry, bonjour! Dzień dobry, bonjour. To piękne są tytuły, yy, bardzo mi się podobają. No to płynnie z tego pytania przejdziemy do takiego pytania nie konkretnie o język francuski, ale o język sam w sobie. Jakie widzisz korzyści z nauki języka poza komunikacją? Myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że nauka języka to jest świetny trening dla głowy. I potwierdzają to też moi uczniowie, którzy niejednokrotnie są już w wieku, w którym podobno nie da się uczyć języka, ale odkrywają go dla siebie w wieku 50, 60, 70 lat i mają z tego wielką frajdę, dlatego proces sam w sobie jest. Tutaj taką dużą nagrodą, i wydaje mi się, że komunikacja, ale pociągnięta dalej, yy, trzeba pamiętać, albo warto pamiętać, że uczymy się języka, żeby się porozumiewać z drugim człowiekiem, i przez tego człowieka też doświadczać nowych wrażeń i jechać w nowe miejsca, odkrywać nowe rzeczy, to jest przepiękna sprawa. A czy ci ludzie, którzy są odrobinę starsi od nas, Mówią, że coś takiego w ich życiu zaczyna się dziać fajnego spowodowanego właśnie nauką tego języka. Myślę, że zaczynają dostrzegać to, że polski wziął sobie więcej z francuskiego niż nam się może wydawać i to są zawsze takie ładne odkrycia pełne zachwytu, że na przykład w słowie tatuaż z, z francuska, no mamy też jeden do jeden przekopiowane to słowo do polskiego, ale nagle się okazuje, że na przykład Bas jako ten najniższy męski głos też jest z francuskiego, bo ba we francuskim nie czytamy zwykle tej ostatniej spółgłoski, to właśnie znaczy niski. Więc to są takie ładne, jak, jak bursztyny. Jak w bursztynie czasami się znajdzie jakiś taki odprysk czegoś innego, jakaś inna forma życia, tak ten francuski w polskim jest, i to zawsze z radością ludzie zauważają. Czyli to takie nasze no ba, to powinniśmy bardziej po francusku wymawiać wtedy. Może też tak być. Jeśli to no ba jest też z francuskiego. No ba. No, no ba. ba. No ba. No ba. No tak, tak, tak. A no, słuchaj, bo, bo, bo właśnie a propos tych właśnie słów takich pochodzących w polskim języku z francuskiego. Kiedyś słyszałem, że nauka łaciny przez Polaków może wpływać właśnie na lepsze rozumienie języka polskiego. Mhm. Słyszałem też takie teorie, że jakoś to wpływa też na inteligencję. Nie wiem, czy aż tak bym bardzo w to wpłynął, ale no na pewno, jeśli chodzi o rozumienie swojego języka, tak. Mhm. I rzeczywiście zauważasz, czy w sobie, czy w innych, że polski stał ci się bliższy, czy przyjaźniejszy, czy bardziej jasny, właśnie przez takie, jak wspominałaś, rozumienie słów pochodzących z języka francuskiego? Tak, mi to przypomina w ogóle takie zajęcia genealogiczne, z takiego szukania wujków, cioć, gdzieś tam krewnych. To tak w tym języku, który my mamy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, bo on się nam wdrukowuje, przez to, że naszym językiem ojczystym jest polski. Nagle okazuje się, że te słowa mają swoją historię, yy, możemy lepiej dzięki temu mówić, lepiej się wyrażać. I jesteśmy. Francuzi mają takie miłe powiedzenie, że me koszkę młamę sysłach, czyli położę się dzisiaj spać mniej głupi albo mniej głupia. Czyli odrobinę mądrzejszy i odrobinę mądrzejsza. I wydaje mi się, że każde takie odkrycie sprawia, że zawsze jednak człowiek się kładzie o coś bogatszy. A to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajne. Żeby położymy się dzisiaj spać. Na pewno się położymy dzisiaj spać, mnie, mniej głupi. A jeszcze chciałem spytać, jak, jeśli chodzi w ogóle o naukę języka, jak wyrobić w sobie motywację taką do nauki języka, bo mi się wydaje, że dzisiaj to jest dosyć ważne zagadnienie właśnie szukanie motywacji, czy właśnie to można znaleźć w tym no właśnie, że gdzieś możemy pojechać i się dogadać, czy poszerzyć swoje kompetencje też takie zawodowe w poszukiwaniu pracy, jak uważasz, jakie też zauważasz motywacje u swoich uczniów. W temacie francuskiego taką motywacją yy, będącą motorem rozwoju jest na pewno to, że francuski w tym momencie jest bardzo poszukiwanym językiem na rynku pracy. Mamy dużo firm francuskich, które tutaj u nas rozwijają swoją bazę. Na helpdesku ludzie są potrzebni, żeby jakby ogarnąć, ponieważ Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestorów, również z Francji, i wiem od koleżanki z Krakowa, że firmy które mają tam swoją bazę szukają ludzi żeby nie powiedzieć desperacko to bardzo gorąco i zapraszają i oferują różne benefity byle tylko człowiek umiał mówić po francusku powiedzmy na poziomie B1 B2 i pracę dostanie więc zachęcam to jest też fajna motywacja ja osobiście słowo motywacja uważam za dość mocno przereklamowane o tyle że Ciężko jest, żeby motywacja była motorem naszych działań, ponieważ ona ma to do siebie, że jest bardzo zmienna i może nam czasami wyparować. Dlatego zawsze warto pamiętać, co nas nakręca, czy to jest właśnie jakaś osoba, czy to jest chęć zrozumienia nią obejrzenia sobie ulubionego filmu w oryginale, czy słuchania francuskich piosenek bez konieczności zastanawiania się co tam po kolei śpiewają, bo po prostu rozumiem ten język jak swój. Więc to warto sobie przytrzymać, ale trzeba uważać, bo przychodzi zima, już się nikomu nic nie chce, zaczynają się infekcje, na lekcje już nie ma opcji, a to sobie zostanę w domu, to mi się zrobi przerwa i jakby wszystko mi się rozpada. I wtedy, co z tego, że mam motywację, jak y, trudno mi jest ten łańcuszek, wiecie, y, regularności utrzymać, a ona jest bardzo ważna. A czy masz jakiś sposób, żeby właśnie tę regularność, długoterminowość tej nauki w sobie wypracować, żeby nie rozgrzebać tego języka po dwóch, trzech lekcjach i machnąć ręką? W sobie albo właśnie, żeby uczniów też tym jakoś zarażać? To, to, to nie jest łatwe, nie? to trzeba przyznać. No bo też jesteśmy ludźmi, mamy różne zajęcia, grafiki napakowane do, do granic, ale myślę, że w naszych czasach social mediów i dostępu do internetu takiego szerokiego, może nawet za szerokiego czasami, mm, ważne jest, żeby znaleźć sobie jakieś takie może źródło, nawet jedno, niech to będzie jeden kurs, tak jak moi kursanci mają francuski start, czyli takie lekcje ułożone krok po kroku albo jeden y, jakiś kanał na Instagramie nawet niekoniecznie dydaktyczny taki jak na przykład ja prowadzę że publikuję krótkie lekcje francuskiego ale kanał francuskojęzyczny nie wiem wiadomości newsy y, bricolage czyli majsterkowanie moda cokolwiek nas kręci żeby to oglądać po francusku i Brikolasz, majsterkowanie? Tak, to już, stonami, to już chyba wiemy, skąd jest pewien sklep taki z, tak jest. z narzędziami. To, dokładnie, Briko, nie? <laughs> to dokładnie jest to. A obi to jest po francusku hobby, tylko Francuzi nie wymawiają h, więc jest obi. Jak coś? Ula la. Pozdrawiamy. A słuchaj, no właśnie, bo też tak tutaj troszkę sobie e, śmieszkujemy i będziemy śmieszkować. I właśnie widać u Ciebie na Instagramie, że ty podchodzisz z humorem do tej e, nauki języka, czy do propagowania te, e, nauki tego języka. Mm, czy uważasz właśnie, że to też jest. Daje taki jakby dobry start y, dla kogoś, żeby właśnie znaleźć takie też trochę pobudki, takie pozytywne, humorystyczne, y, i że to pomaga ogólnie w ogóle w nauce, w, w utrwalaniu też treści? Jestem przekonana o tym, że tak. I moim takim, może nie nadrzędnym celem, ale. Bardzo tego pilnuję, żeby to u mnie było, jest takie ocieplanie trochę wizerunku języka francuskiego. Że na przykład jakieś słowo nam brzmi bardzo znajomo do innego, albo sposobem na zapamiętanie jakiejś odmiany jest jakiś głupawy wierszyk albo jakieś skojarzenie. Yy, taki filmik yy, kiedyś zrobiłam o tym, że słowo beze, czyli jakby chcę sobie kupić beze i zjeść do kawy. No to jest we francuskim dość mocno fałszywy przyjaciel, bo beze to jest określenie na uprawianie miłości fizycznej, więc jak poprosimy o beze, to możemy się zdziwić. I jakby ludzie piszą nie zapamiętam jak jest beza po francusku, bo potem mówiłam na końcu, że to jest meringue, ale to że tak mam nie mówić, to zapamiętam. Więc to już jest jakiś coś co sobie można wynieść. Ja bardzo nie lubię tego, co się dzieje w językowym świecie w internecie. Mianowicie, w jakiś taki pokraczny sposób ludzie czasami zachęcają do nauki, mówiąc, że przegrywasz bitwę z francuskim, albo nauka rodzajników, wydaje Ci się, że to jest batalia. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy wyeliminowali z naszego słownika. Taki leksykon batalistyczny, nie? jak myślimy o nauce języka, no bo jak ja mam się uczyć czegoś z przyjemnością, jak ja się zbroję przed spotkaniem z tym. Mi jest bardzo bliskie takie nawet upraszczanie, trochę ośmieszanie, szukanie jakichś takich właśnie skojarzeń, bazujących czasami na mocno dziwnych rzeczach, żeby potem na przykład w rozmowie, jak przyjdzie mi użyć jakiejś konstrukcji czy słowa łatwiej mi wtedy i cieplej, i szybciej, i milej będzie zapamiętać i, i użyć tego słowa. A jak z humorem u Francuzów? Bo mi teraz w sumie, teraz sobie pomyślałem, że takie skojarzenie z humorem francuskim to jest bardzo dobre, bo Asterix i Obelix na przykład i to uważam, to jest w ogóle genialne, aczkolwiek no, z polskim dubbingiem, więc jednak to jest też dopasowane też pod Polaków, ale jak to jest właśnie u Francuzów? No to jest Louis Dauphiné. No tak. tak. S? C C C S? T De Pier tak. Pierre Pier Richard i no, jakaś taka klasyka komedii. Jest klasyka komedii, które ja pamiętam właśnie gdzieś tam w sobotniczy czy niedzielne popołudnia na któryś kanałach telewizji polskiej leciały sobie w tle. Ja z takiej bliższej perspektywy mogę powiedzieć, że Francja ma wspaniałych stand-uperów i jak sobie wpadnie człowiek w algorytm Instagrama, gdzieś tam polajkuje właśnie jakieś występy wyświetlające się, to to jest naprawdę przewspaniały humor. Francuzi Yy, zwłaszcza tacy z naszego pokolenia, oni fantastycznie żartują z samych siebie. Yy, to w ogóle nie jest coś, co przychodzi do głowy, jak się myśli o Francuzach, bo mamy ich taki obraz trochę, nie wiem, sztywnych, takich niechcących na przykład mówić po angielsku, co też się zmienia, yy, ale jestem pewna, że. Jeśli kogoś, właśnie kręcą takie występy, to może sobie znaleźć yy, tam dużo fajnych nazwisk. A nabijanie się z samego siebie często uderza w stereotypy. To jakie Francuzi znają, albo mają myślenie stereotypowe na swój temat? W co oni tak uderzają tym humorem? Na swój temat bardzo często widzę takie, bo to też językowo ma swoje jakby odzwierciedlenie, że Paryżanie mówią po francusku trochę inaczej i są takie teraz właśnie filmiki pod tytułem rozmawiają Paryżanie i to jest pełno takiego właśnie autoironicznego humoru z tego, że jakieś takie w ogóle dźwięki charakterystyczne robią, więc Wydaje mi się, że to jest takie warte odnotowania. Jest taki wspaniały kanał na YouTubie, nazywa się Topito. I Topito, jak sama nazwa wskazuje, mamy w nazwie Top, i teraz oni robią takie rankingi, to jest trochę taki a la Wykop, robią na przykład top 5. Zachowań Francuzów na wakacjach. W ogóle okazuje się, że Francuzi niczego bardziej na urlopie się nie boją niż spotkania innych Francuzów, bo tak w taki jakby przyciężkawy sposób się zachowują i to jest tam jakby pokazywane. Nie Francuz, nie? a jednak Polak. Na przykład. To też takie nasze jest. Tak, to tak, to. tak. No właśnie, tak, też mi się też kojarzy. Znaczy, często to się kojarzy na przykład w kontekście pracy, że tam były takie częste powiedzenia, że najgorzej to spotkać drugiego Polaka za granicą mm -hmm. e, w pracy. To też są na pewno no, krzywdące stereotypy, wynikające po pewnie z jakichś tam prawdziwych sytuacji, ale myślę, że też. E, Jak te stereotypy nie są w jakąś tak. taką obroną naszego mózgu przed. Całym światem i w pewien sposób upraszczają, więc tak, myślę, że pośmiać tego... Ale jeszcze o humorze? Bo ja bym chciał jedną rzecz a propos humoru. Ale to tak podejrzysz bardzo. Czy uważasz, że na przykład takie podejście humorystyczne może być receptą na blokadę językową? Bo w znamy dużo języka. ludzi, którzy mają blokadę i po prostu nie są w stanie jej przeskoczyć. I takie podejście humorystyczne. Y tak, ja myślę, że w ogóle francuski... Y sam w sobie, jak komuś przychodzi na myśl taka, taki pomysł, żeby się zacząć uczyć francuskiego, to jak czego nie radzę zrobić, nie wiem, wejdzie w internet i wpisze, czy francuski jest trudny, to on na pewno dowie się, że tak. Mimo, że są osoby, które się go nauczyły, że to są historie sukcesów, że mamy em, takich self-made menów, którzy się też uczą sami gdzieś tam samodzielnie, e, że to się da zrobić. Sama jestem takim przykładem, bo ja zaczęłam się uczyć francuskiego jakby w nastoletnich latach, a najwięcej się go nauczyłam w dorosłym życiu. I to się da zrobić, żeby ten język stał się nie obcym, tylko swoim. Ja się czasami do dzisiaj szczypię, że to w ogóle się zadziało. Ale wracając do Twojego pytania, jestem pewna, że w ten sposób ocieplony ten wizerunek właśnie są taką legendarną wymową. Mnie to już dzisiaj czasami rozczula po prostu, że. Ta wymowa owiana tak złą sławą, ona wcale nie jest taka zła. I zapominamy troszkę o tym, że na przykład angielski ma o wiele bardziej fikuśną wymowę, bo francuski jest takim językiem, że sposób wymowy słowa zależy od sposobu jego zapisu. Na przykład faktem jest, że mamy dużo różnych typów samogłoski e. U nas e to jest e, a we francuskim to jest e, 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 takie bardzo rozciągnięte, trochę jak żaba. Natomiast to wszystko jest zapisane, i to wszystko pokazują nam słowa, mówiąc po prostu wprost. Mam akcent, więc czytaj mnie tak. I wydaje mi się, powracając raz jeszcze do pytania, że właśnie powiedzenie, że na przykład tę głoskę musisz czytać jak sztucznie uśmiechnięty czterolatek do zdjęcia dla babci, coś takiego, no to to od razu tworzy w głowie pewien obraz, potem jest po, nam łatwiej po niego sięgnąć. I nawet jeśli na początku to wydaje nam się jakieś przegięcie, w ogóle co mi ta osoba tu opowiada, że ja mam się jakoś sztucznie uśmiechać, to potem, w momencie, kiedy na przykład przychodzi właśnie do powiedzenia, mamy słowo napisane i nie wiem, nawet gdzieś w jakichś rozmówkach albo na jakiejś kartce, i jak ja zdaję sobie sprawę z tego, że mechanizm jest taki sztuczno uś uśmiechnięty, no to ja po niego sięgnę i będzie mi o wiele łatwiej. I jestem zdania, że tak, jest prościej. Właśnie mhm. tak rzeczywiście teraz mi się skojarzyło, że nawet są takie memy z językiem angielskim, czy rolki, że na przykład są te dyftongi, takie powiedzmy mhm. tak, te zbitki, tych jakby te zgłoski takie dwuliterowe, nie? Tak. że e, na, w różnych słowach potrafi być napisane ea na przykład, a się czyta zupełnie inaczej, no, przez, właśnie, na przykład w czterech różnych słowach. Nie? Tak. Czyli we francuskim raczej tego nie ma. Tak, we że fran... jak jest jakaś zasada, to ona funkcjonuje raczej zawsze. Tak. Tak. Są od niej odstępstwa. To znaczy, nie wiem, przychodzi mi na myśl taki czasownik faire, to jest robić. Jego się zapisuje F-A-I-R-E. I teraz to a AI czytamy zawsze jak E, stąd faire. Mhm. Ale na przykład w. Odmianie tego czasownika w czasie przeszłym, takim, który nam służy do rozpinania tła, czyli robiłam coś tam, jak zadzwonił mój telefon, taki klasyczny przykład, to mówimy już, że fzy, czyli jestem takim innym E. Ale to jest wyjątek na morzu regularności. Zawsze jak mówię o tej wymowie i o sposobie, yy, i myślę o niej, i o sposobie, w jaki ona jest tak naprawdę skodyfikowana, to przychodzi mi na myśl angielskie słowo stół. To jest table. Ale jak na przykład te same litery, czyli T-A-B-L-E, mamy już zapisane w przymiotniku wygodny, to już nie czytamy comfortable, tylko comfortable. Chyba tak. Table able. Albo able. Musimy to zdusić. Natomiast we francuskim, jak masz table, to masz table i tyle. I. Sfera zawsze mi się kojarzy, bo to jest jedyne, co pamiętam z lekcji z liceum. O. A oui. Co, co i, mogę dla ciebie i, zrobić? To jedyne. To miałeś ja francuski w Miałem, trzy lata. O, proszę. I coś odpowiedziałaś, tak? Co odpowiedziałaś? Że tak. Efektywą, że tak. W <noise> <Efectivno, że> tak. <noise> <Okay. głos> istocie tak się to pytanie... To, za, zadaje. to, to zapamiętałem. I reakcja mojej nauczycielki, która zawsze na wszystko reagowała. Oh. <głos> <głos> Dobre. A, słysza, Bardzo właśnie... francuskie. Tak. A, I to... <głos> <głos> a jak wrócimy do... Mm... Do ciebie i do twoich po początków i w ogóle do tego, jak to się zadziało, bo mówiliśmy o różnych motywacjach o tym, jak nakręcać uczniów, czy w ogóle jakie mogą być różne mm, chęci nauki języka. Jakie były Twoje i co sprawiło, że ty weszłaś tak naprawdę głęboko w ten język? U mnie była antychęć na początku, ponieważ ja bardzo nie chciałam uczyć się niemieckiego. Mhm. Y I te, te francuskie ramiona, które się przede mną otwarły, to była jedyna droga ucieczki przed niemieckim. Myślę, że tak po prostu miało być. Ale to w sensie mówisz, że w szkole? szkole wybór języka, tak? Tak, 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 tak. I wybrałam wtedy taką szkołę, w której faktycznie można było uczyć się innego języka i na ten czas oferta była bogata w ten sposób, że opiewała tylko na język francuski, ponieważ to była mała szkoła, była jakby było to trzyklasowe gimnazjum, bo to po podstawówce się zadziało. No i... To, o czym rozmawialiśmy przed odcinkiem, w pewnym momencie yy, ta oferta językowa została z tego francuskiego upchnięta w piątek na dwie ostatnie lekcje, po to, żeby te, te osoby, te jednostki z tych trzech różnych klas mogły się spotkać. na tam chyba było siedmiu albo sześciu śmiałków. Yy, no, i właśnie w piątek po lekcjach ktoś tam musiał czekać, więc to też było tak, że wszyscy już byli głodni i myśleli o weekendzie, ale mnie pamiętam, ten francuski po prostu, no o oni śmielił, oszołomił coś mi się takiego stało nie wiem w moim układzie nerwowym że ja po prostu chciałam poznać absolutnie każde słowo dla mnie samodzielnie przeze mnie przeczytane zdanie wiecie na lekcjach idzie po kolei pani jak padało na mnie ja po prostu każdą tą okazją byłam oczarowana ten język mi się spodobał od razu Pamiętam, że nie mieliśmy szczęścia do podręczników, bo to były takie stare, rozsypujące się gdzieś tam pomocy z 1988 roku. Nic nie mam do tego rocznika, jak coś, ale generalnie książka to już była dawno przeterminowana. No ale, mimo wszystko, jak pani puszczała tę kasetę czy płytę, no to mi zapierało dech w piersiach. I pamiętam, że właśnie chciałam, miałam tak, taką myśl, że gdyby tak kiedyś. Po prostu mówić tak, jak dzisiaj mówię po polsku, ale po francusku, to to by było coś. I dzisiaj mówisz po francusku tak, jak po polsku? I dzisiaj mówię po francusku praktycznie tak, jak po polsku. Okay, czyli to nie jest też tak, że na przykład zakochała się w garu w którymś momencie i że to cię pchnęło we francuski? garu to zawsze jakby wiesz, wartość dodana. <laughs> nie, potem faktycznie y, zaczęłam odkrywać ten świat piosenki. Może taką bardzo muzyczną inspiracją to była na pewno Céline Dion mhm. i jej y, taka płyta, którą gdzieś tam miałyśmy przegraną. Wiecie, no wiadomo, to takie czasy, że się przeżywamy. E, i, i, i Prawo się nie myślałem, działa wstecz! Nie, tak. Także jak coś, to dzisiaj tylko legalna kultura. Ale e, gdzieś tam do dezodorantów w łazience z siostrą oczywiście po swojemu śpiewałyśmy te, te hity, że compritule może, jak to było? Że bien merci", nie? Więc żeby tylko brzmiało e, jak coś Ala francuskiego. Yy, także piosenka, oczywiście, też gdzieś tam łapana, jeszcze kiedy w ogóle nie było opcji, żeby myśleć o tym, żeby się uczyć. No i potem się tak zadziało, że, yy, że faktycznie na te lekcje trafiłam. No i wybrałam takie liceum, w którym też można było uczyć się francuskiego. Yy, I na studiach miałam jakby takie dwie yy, kapsułki do wyboru niebieską i czerwoną. Czyli filologia francuska i filologia polska. Chciałam iść na polonistykę też, no ale jakoś ta, ta, ta francuska strona przeważyła, i zostałam na romanistyce na pięć pięknych lat. I dzisiaj mogę się pochwalić tytułem magistra. No i uczę, i mam z tego naprawdę wielką frejdę. A mnie właśnie ciekawi a propos romanistyki. Dlaczego właśnie. Filologia francuska się nazywa romanistyką, a nie na przykład język, Filologia włoska się nie nazywa romanistyką. Tak. Yy, a są to języki romańskie, nie? No tak, tak no, ale w sensie to, bardziej faktycznie. się z, na przykład nie wiem, z Rzymem kojarzy włoski, tak? Prawda, Czy prawda. Czyli z łaciną, nie? I To też zależy od wydziału, bo na przykład w, w Poznaniu jest romanistyka. Ja zaczynałam w Poznaniu pierwszy rok studiowałam właśnie tam, a później się przyniosłam do Wrocławia, to już się nazywało filologia francuska. Mm -hmm. Także, nie wiem, zależy od y, katedry, y, ale jest to zastanawiające. Chociaż dzisiaj chyba już wszystkie kierunki filologiczne to się nazywa po prostu filologia jakaś tam. Mm -hmm. nie? Tak jak samo z Polską. Nie, nie ma już kierunku polonistyka, tak, tylko jest filologia polska chyba, nie? Tak, też ale odbije, nie? widzę że, czasami ja Italianistykę. No. A, to, to, to. I iberystyka. I nie? iberystyka. A, no tak, tak, Myślę, tak. że to takie synonimy, żeby brzmieć bardziej fancy. Może tak, ale jeszcze mi się przypomniało właśnie jak mówiłaś o tym o tej antypatii w stronę języka niemieckiego, bo to tego też jest nie, dużo. Nie pomijajmy tego wątku, bo to była główna motywacja Ociągnijmy go To jest najważniejsze. Jednak... A Polska niechęć, jednak <laughs> gdzieś tu zadecydowała. Nie, ale właśnie mnie ciekawi, to ostatnio poznałem Szwajcara y, włoskojęzycznego z tej mm. części włoskiej, bo to jest też ciekawe, w ogóle fascynujące, że Szwajcarzy mówią tak, w czterech językach. To jest językach. kraj. Y, po, po francusku zresztą też, nie? Tam też. Na, w tej części zachodniej. Mm -hmm. Ale on właśnie powiedział, że on nie rozumie, y, dlaczego Polacy tak nie lubią niemieckiego. W sensie, no wiadomo, tutaj dochodzą w, oczywiście względy historyczne mm -hmm. i tak dalej, ale że jeśli chodzi o trud, bo rzeczywiście Polacy też się skarżą na to, że to jest bardzo trudny język, a on, a, tak, a on powiedział, że przecież niemiecki jest dużo łatwiejszy od polskiego, nie? Że, że on mówi, że z jego perspektywy, mm -hmm. że to niemiecki to jest bardzo, no, nie, może nie ultra łatwym, ale jest raczej łatwym językiem, a że polski no, to jest tak skomplikowany, że jak dla nas może coś takiego być trudnego? To prawda. Ja ogólnie z mojej perspektywy po latach żałuję trochę, znaczy nie żałuję, że tak się zadziało, jak się zadziało, bo jednak francuski to jest zdecydowanie to, ale żałuję, że nie mówię po niemiecku na przykład, nie? Myślę, że też nasza sytuacja i gospodarcza, i to, że jesteśmy blisko, i to, że możemy wyjechać i, i mieć kontakt właśnie z ludźmi, y, przemawia za tym językiem. Ja pamiętam, że bardzo mi się spodobał, jak obejrzałam serial Dark. Y, nie wiem, czy kojarzycie. Oczywiście. Y, to po prostu stwierdziłam, że ten język ma w sobie coś takiego, czego nie miałam szansy odkryć, i tego właśnie żałuję. Że jest bardzo melodyjny. I, I myślę, że po czasie pewnym też się ucho przyzwyczaja do tego, że w tych czasach złożonych czasownik ten jest na końcu, bo to też chyba sprawia nam problem. Ale myślę, że tak jak każdy język ma swoje takie, może nazwijmy to pieszczotliwe dziwactwa, to one mogą się przysłużyć też nauce i, i można z tego zrobić całkiem fajną dyscyplinę. A miałeś okazję słuchać niemieckiego hip-hopu? Nie. to, bo to jest coś, mną. Co też tak ten język ułaskawia. I on się nagle robi o. taki zwykły, mm -hmm. a nie taki napuszony. Bo ja miałem dokładnie to samo z francuskim, mm -hmm. jeszcze przez moją wychowawczynię, o której już mówiłem, ale w którymś momencie, e, fu, chyba, soku, ktoś z polskich mm -hmm. raperów nagrał piosenkę z dynamem. Mm -hmm. I nagle ten francuski się zrobił taki, wow, ale on jest fajny, jest taki luzacki. Dynam tak. to w sensie francuski raper? Dynam to jest, jest chyba francuski raper. Okay. dynam. Okay. Że, że nagle się okazuje, że to nie jest tylko język właśnie do z Zelize i tam Ani wielka typowa Ochon, Zelize. Ładne. Ale tak, że jest blisko, że można w nim przeklinać, że można w nim w ogóle mówić o bardzo prozaicznych sprawach. Chyba wymyśliliśmy o... hasło reklamowe dla sieci z bo złapałem gumę gdzieś w okolicach Cannes i pojechaliśmy z przyjacielem Marcin Pozdrawiam w Norauto, którego już nie ma w Polsce. Właśnie kupowaliśmy opony i tam stał przed nami Francuz, który przyjął rachunek. I rzucił tym rachunkiem i zaczął krzyczeć. <śmiech> <śmiech> I kilka razy to powtórzył. No bo. Bardzo zaważne. Ale francuskiego hip-hopu kiedyś trochę coś słuchałem. Na, Nic z tego nie jest. rozumiem, ale jest na, bardzo melodyjny. Zresztą mieliśmy też, e, mówiliśmy o tym przed nagraniem i z sobą dzisiaj słuchaliśmy po, e, francuskiego hip-hopu w polskim wydaniu. Pozdrawiamy Lecha, Rocha, Pawlaka. <laughs> Zapraszamy do nas. <laughs> tak. Zawsze w sercach. <laughs> tak, ale jeszcze e, jeśli chodzi o właśnie te, tak jak mówię, że różne dziwactwa w językach i tak dalej, a co może zaskoczyć w języku francuskim, Polaków? Mogą nas zaskoczyć przeróżne rzeczy i zarówno mogą to być miłe niespodzianki, jak i takie mniej miłe. Myślę, że możemy zacząć od tej mniej miłej, która jest teraz bardzo szeroko obśmiewana w internecie, to znaczy, że są takie słowa, które choć zapisujemy inaczej, to czytamy tak samo. Kojarzycie być może takich ludzi, którzy mówią, a jak się mówi w takim razie zielony robak idzie w kierunku zielonej szklanki. No i to jest, wer, wa, wer, ver, wer. Czyli te wszystkie słowa brzmią tak samo, ale takie zdanie nie przyjdzie nam nigdy go powiedzieć. Więc to jest pewien taki memiczny y, charakter. Po polsku też byśmy pewnie takie dziwaczne słowa. Jest kilka takich rysów mhm. z czymś takim po polsku. Mhm. Dokładnie. Y, albo y, to o tym za chwilkę, o tym co mi się teraz przypomniało. Y, natomiast y, kontekst nas zawsze uratuje. Tutaj nie ma strachu, że się powie, nie wiem, coś głupiego. Zamiast powiedzieć coś mądrego, a myślę, że pozytywnie może nas zaskoczyć to, że choć czasowniki na papierze się odmienia jakby inaczej, one mają swoje różne końcówki, to jak się przysłuchamy ich brzmieniu, to jak mamy te sześć gramatycznych osób, to cztery z tych form brzmią identycznie: czyli je mąż, ja jem, czy mąż, ten mąż Cały czas się y, przewija, więc mamy do zapamiętania mniej i łatwiej jest mówić niż pisać, to na pewno. Y, no i przede wszystkim została nam oszczędzona w językach romańskich, czyli we francuskim też, y, deklinacja, y, te, te właśnie filmiki o tym, że jest jeden pieróg, dwa pierogi, pierogi. pięć pierogów mhm. i, i ogólnie y, po prostu przedawkowanie języka polskiego. Nie mamy tego po francusku. Mamy tylko i wyłącznie rodzajniki albo przyimki, którymi gdzieś tam operujemy, a samo słowo się nie zmienia, oprócz oczywiście liczby. Nie? A czy jest słowo albo jakiś zbiór słów, które twoim zdaniem dla Polaka są nie do wymówienia, i chodzi mi już o takie bardzo e, maleńkie rzeczy, tak jak to ang angielskie tre, tak? które mhm. raz jest D, raz jest W, mhm. ale to nadal nie jest dobrze wymówione. Czy jest mhm. coś takiego we francuskim? Mamy coś takiego, co jednak da się po polsku wypracować i wymówić, ale trzeba faktycznie troszkę więcej uwagi temu poświęcić. E, mianowicie chodzi o półsamogłoskę, y, taką uy, 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 bardzo ui. Zrobimy test. Uy. Słowo kuzynka po francusku to jest kuzyn. A słowo kuchnia... Różni się od kuzynki, tylko i wyłącznie tą półsamogłoską. Tam mieliśmy ku a tu mamy cuisin. Cuisine. 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 Czyli jak w panterze, jak to I, się. I, 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 I would I like to I, buy I a number. A ja trochę benkarte <laughs> wojny. <Cuisine. laughs> Jakby tak, tak jest. Czyli to maleństwo takie, takie zmienia całe znaczenie słowa. Zmienia całe znaczenie słowa, i moja przyjaciółka z Francji Polin. Jeśli to oglądasz, to pozdrawiam Cię. Powiedziała mi kiedyś, że po tym, po tym dźwięku yy, Francuzi rozpoznają, że na przykład ktoś uczy się yy, albo nauczył yy, tego języka jako obcego. Yy, mm -hmm. yy, natomiast to jest totalnie do wypracowania. Także można się trochę. A co z naszym polskim kurosantem? Wspaniały, na, na wiele sposobów odmieniany. Yy, Jak to prawidłowo wymówić? Yy, no i właśnie, jakby. Jeśli mówimy o prawidłowej francuskiej wymowie i pojedziemy sobie do Francji, no to to jest un croissant. Un croissant. Exactement. Écoutez et répétez avec moi. teraz byś wspomniał. o Staśmie. dokładnie. Tak. Mm. Paris, 4 Nie zapomnę, tak się nasza czytanka zaczyna, nie? 4 maja w Paryżu, jakiś tam wypadek, były się przedstawiali sobie, to była lekcja pierwsza. No i teraz tak. Nad cekwaną powiemy un croissant, s'il vous plaît. No, ale idziemy tu do piekarni, powiemy: Dzień dobry, poproszę. A, croissant? No to będzie brzmiało dziwnie, nie? Jakby ta hiperpoprawność też tutaj jest takim tematem dużym, no bo pani mówi: A, kurwa santa pani chce. No więc trzeba się jakoś dogadać. Yy, ja zawsze mówię, jakby tak jak mówią Francuzi, może z Polskim ry, ale dzisiaj w piekarni poprosiłam pan o chocolat, No i jakby. Dostałam. A pani powiedziała, proszę wyjść. <noise> nie dostałam niezaakowany. Pę o czekoladę, czyli mhm. to jest to taka bułeczka z czekoladą, tak? Dokładnie. Chleb z czekoladą. Dokładnie tak, chleb z czekoladą. A jak to się po polsku nazywa? Jak to się nazywa? To nie jest po prostu ciastko z czekoladą? jakieś? Czy? Może być, albo spotkałam się wręcz z pisownią, po prostu pę o szokola i tyle. A we Francji, tak jak też rozmawialiśmy, jest taka frakcja ludzi to z południa. Na przykład w Bordeaux, jak poprosicie o pain au chocolat, to pani może powiedzieć, wyjście jest tam, bo tam się mówi chocolatine, czyli no czekoladzianek. Każdy, każdy kraj ma... Najwyżej to wypikamy, ale przypomniałam się, że jak kiedyś pojechaliśmy w liceum do Częstochowy i mój kolega w kiosku poprosił o przegląd sportowy, to pan mu powiedział, tu się czyta tempo ty kurwo z Warszawy. Naprawdę. Ale tempo... To, to w znaczy inna, inna gazeta magazyn. sportowa. A, w rany. sensie, że nie może takiej gazety jakąś tak? To tak... Aha, okay. do, do dziś to pamiętam. No to Taki dla nas miejscu. było szokujące takie miejsce <laughs> W cieniu świętej góry. A powiedz, bo w jednej z rolek widziałem, jak mówiłaś, że Francuzi mają też trochę określeń na proszę, zdaje się. Mhm. I nie chodzi mi tu teraz o proszę, ale na przykład często mówimy o tym, że polski jest dużo bogatszy od angielskiego, na przykład jeśli chodzi o przekleństwa. Jak jest we francuskim? Czy bliżej im do Anglików, czy bliżej im do nas, jeśli chodzi o mnogość i też. Barwność i o pomysłowość. Czego przekazców. nas dzisiaj nauczy To jest taki francuski one, oh one nie? Podstawy. No, y jeśli chodzi o Francuzów, oni są bardzo przywiązani do y dwóch swoich gros mots. oni mówią dosłownie tłuste słowa. Czyli putain, taka nasza kurwa, no i merde. Puta to tak jak u hisz Hiszpanów, też tak, podobnie. Nie? Tak, mhm. tylko Francuzi tam sobie nosują, nie? Putain. Mhm. Y tak jest. No, i na przykład bardzo takim udanym przekleństwem jest putain de merde, czyli jakby połączenie tych dwóch. A, to najlepiej. E, bo mer, jakby... merd to jest. Y... Merd jest w ogóle fantastycznym to... słowem, bo to jest gówno, mhm. ale jak powiesz komuś przed rozmową o pracy merd, no to życzysz mu powodzenia. No jest fantastyczne słowo. Takie trochę ale połamania trochę jak, nóg, jak angielski shit też, tak? Że on jest negatywny, a, ale tak. też jest, że good shit. Tak. Albo takie nasze kupnięcie w tyłek na powodzenie. Nie? Na przykład, nie? A, a tu żysz. Życzysz prost... Wiesz, no, tak jak przełożysz to na polski dziecko idzie do, do szkoły, nie, ty mówisz mu gówno, kochani. No nie brzmi to, nie? A Francuzi jakby chcą tego... Ale mówią też tak o do dzieci, na przykład. No może do dzieci to nie. nie. A, okay. Może do dzieci. Bo jednak jest to raczej jako takie wulgarne w miarę, tak? W sensie powodzenia, ale. W tym kontekście nie, no ale hmm. jak. Przy Czypniemy okay. to pod putain de Merde, no to już tak, okay. nie? Oczywiście jest cały arsenał słów związanych z matkami, inwektywami pod ich adresem mm -hmm. i mają Francuzi dużo określeń na um, wulgarne określenia, na, na, na powiedzmy stosunek seksualny. To są w ogóle takie chyba strefy, które bardzo przez to, że są w pewien sposób tabu, no to one w każdej kulturze nam obrastają takimi mm -hmm. właśnie. Totalnymi, ciężkimi słowami, nie? Zakazany owoc. Tak myślę. No właśnie, to jest ciekawe, nie? Że Masz to oczywiście. u siebie na kanale? Jeszcze nie. Okej. Okay. Ale. Nie, to, że w coś sugeruję, powstanie ale... jakiś Dobrze. scenariusz, myślę. A co mają Francuzi takiego, co uważasz, że przydałoby się Polakom i odwrotnie? Hmm. To jest mocno szerokie, bo, bo jak teraz sobie o tym myślę, to przychodzą mi na myśl. Konkretne osoby, moi znajomi, moja przyjaciółka z Paryża. I ty mnie pytasz o Francuzów, a ja myślę o konkretnych mhm. osobach. Myślę, że każdy ma to trochę, trochę inaczej. Tryb życia ludzi też się różni w zależności od tego, gdzie mieszkają i ich podejście do życia. Na pewno cenię bardzo we Francuzach ich heroizm w starciu z administracją tamtejszą. Bo wiem, że tam papier może jest w stanie iść jeszcze dłużej niż u nas w urzędach. W ogóle ciężko się skontaktować przez e-mail z jakimiś urzędami, mimo że ten e-mail jest podany. Trzeba dzwonić, iść osobiście. Tam wszystko idzie trochę wolniej. Czy to może w stronę południa, nie wiem, czy to jest powód, ale no ta, ta arystokracja, chciałam powiedzieć, biurokracja, jest bardzo jakby legendarna. Ale z drugiej strony y, mają na przykład francuski w sobie, coś co podziwiam, taką pewną nonchalancję, y, jakiś taki luz, y, też w podejściu do ubioru, w podejściu do stylu. Tam się założy dżinsy, białą koszulę, pomaluje usta na czerwono i można iść. I ogólnie cenię sobie we Francuzach taką y, prostotę, ale takie niekomplikowanie różnych spraw, na przykład, nie wiem, posiłek. Y, Wiadomo, że są okazje, które się celebruje, ale tak na co dzień, jak jest jakiś prosty obiad do tego sałata i powiedzmy, nie wiem, jakieś ciasto czekoladowe, to już jest dobrze, nie? I nie ma się co tam, wiecie, polskie gospodynie stawiając wypasiony tort na stół, jak moja kochana babcia i taki mi się jakiś nie udał. We Francji tego nie ma. Jest duma i, i wiecie, proste rzeczy, które się celebruje, to lubię. A czy zauważyłaś u siebie, w miarę nauki języka i pójścia w tę kulturę francuską, że ty nabywasz jakieś cechy z ich kultury? Mówiliśmy o tym trochę, o, czym się różni nasze społeczeństwo od społeczeństwa francuskiego, wiadomo, uogólniając bardzo. I opowiadaliśmy też sobie o sposobie, w jaki Francuzi odzywają się i zabierają głos w sprawach publicznych, czyli te słynne francuskie strajki, z których niektórzy. Żartują, że Francuzi uczynili sobie sport narodowy, ale tam naprawdę jest taki klimat walczenia o, o swoje i odzywania się, i nawet wychodzenia na ulicę. Ma to taki specyficzny klimat. Pamiętam, że jak byłam w Paryżu i akurat zbierała się jakaś manifestacja, to my byliśmy przerażeni, ale okazało się, że tam ma to taką atmosferę święta, wszyscy przychodzą. Szczęśliwi z powodu tego, że mogą wyrazić swoje zdanie i iść w swojej sprawie po tej ulicy. I jakby y, dzieci w szkołach też uczą się, i młodzież sztuki argumentacji, tam się pisze eseje, tam jedno z drugiego musi wynikać. I tego trochę właściwie Francuzom zazdroszczę. Ale też trochę się tego nauczyła. Ale też trochę się tego nauczyłam. Tak jest, myślę. jest też trochę coś takiego, patrząc na Europę, że Często się zachwycamy tą pozytywną energią y, mieszkańców krajów śródziemnomorskich y, i im dalej na północ, tym no, zimniej, i tym tak trochę ludzie czasem są czy smutniejsi, czy tacy mniej energiczni. Francja w zasadzie jest, no, jest tak wielkim krajem, że ona jest i nad Morzem Śródziemnym, i nad Morzem y, Północnym, mhm. tak, y, więc oni są jakby trochę tutaj tak rozdwojeni. Mhm. Czy je nie wiem, czy, no, czy, czy byłaś we wszystkich częściach, albo czy słyszałaś na przykład, że Francuzi rzeczywiście są ci z południa, są tacy bardziej jak ci, jak Włosi czy Hiszpanie, a ci z północy, nie wiem, bardziej jak my Czy, czy Anglicy. Czy Anglicy, czy Niemcy? Czy mm, oni mają jakiś taki ogół, o którym można by powiedzieć, że oni są raczej smutnym, raczej wesołym, czy raczej takim energicznym narodem? Jest taki podział i jego wspaniale ilustruje film jeszcze dalej niż północ. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać. Nie Polecam. Nie. Po francusku to się nazywa bienvenue chez les ch'tis, czyli witajcie u ch'tis. I ci szti, to są ludzie właśnie, którzy mieszkają na północy. Ten film opowiada historię faceta z południa, który w sprawach zawodowych musiał pojechać na północ. No i w miarę jak on jechał tym samochodem, zmieniała się pogoda, zmienia się mental, wszystko się zmienia. Zmienia się też język, bo właśnie przez to, że Francja jest bardzo rozległym terytorialnie językiem, ten francuski z południa, on się troszkę różni od francuskiego gdzieś tam z północnych rubieży. Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że ludzie, których spotkałam we Francji, zwłaszcza na południu, ale nie chcę robić z tego reguły, ponieważ ta próbka nie była dość, wiecie, rozległa i aż nie tak dużo czasu może jakbym chciała tam spędziłam, ale Francuzi są niezwykle ciepli i bardzo doceniają te próby mówienia do nich po francusku, nawet jeśli one są takie jeszcze skromne, a jak już powiedzmy się jest tam i mówi się po francusku, yy, i na przykład pytają ludzie: a, a jak to się dzieje, że pani mówi po francusku? I ja na przykład mówię, że właśnie uczę francuskiego w Polsce, Polaków no to to jest zachwyt. Ja dostaję od pań na targu, nie wiem, gratisowe jabłka. Dostałam torbę, bo kupiłam sobie na kempingu książkę i pani mi dała gratis taką, wiecie, torbę płócienną, że, że tak ładnie mówię. Kiedyś dostałam bransoletkę od pani, mi tu zawiązała na, na przegubie. Po prostu... Ym... Trzeba się tego nauczyć, że jest. Tak. uczę w Polsce francuskiego i wtedy można tam za darmo jechać. <laughs> <w pracy śmiech> I po prostu masz all inclusive, nie? Nie, ale naprawdę mnie to bardzo ujęło. Yy, I stoi to też trochę w kontrze z tym obrazem, który mamy. Nieco o Francuzach, właśnie takich niezbyt przystępnych. Yy, I myślę, że po to warto się nauczyć tego języka, albo przynajmniej dać sobie na to szansę, żeby też tego doświadczyć, żeby powiedzieć: Nie, to nie jest prawda. Byłam, widziałam. I wiem. A no właśnie, bo mówiliśmy wcześniej o stereotypach Francuzów na temat y, Francuzów, tak, mm -hmm. I ich takich własnych stereotypach. A mają oni jakieś stereotypy o nas? Takie, które ci gdzieś tam przychodzą do głowy? Słyszałam, ale to bardziej chyba w ramach żartu, że to u nas to tam już niedźwiedzie i właściwie polarne, nie? A że tak daleko na wschód? No tak, tak, mm -hmm. tak. No i że polską żonę to dobrze mieć. O okej. Okay. Ale raczej w pozytywnym sensie też. takim. Okej, tak. okej. Okay, okay. Dobrze, a słuchaj, bo jeszcze też mnie ciekawi taka rzecz. Że w czasach PRL-u była w którymś momencie jakaś taka wielka fascynacja mm, tymi, tymi francuskimi wykonawcami, mm -hmm. bardami, często francuskimi tam: y, Aznavur, czy Brel, mm -hmm. czy. Platini. <laughs> Platini, tak. Mm, czy Jodassin, tak? Nie wiem, czy to, tak, dobrze tak, mówię. Tak. Y, czy to wyszło po prostu z tego, że akurat jakiejś tam grupie polskich twórców podpasowały te piosenki, czy to też wynikało z jakichś właśnie elementów, że oni znaleźli jakąś bliskość w języku? Czy nie wiem, orientujesz się mniej więcej skąd ta fascynacja? W którymś momencie? To chyba w, to, kilka jest czynników, które na to wpłynęły Przede wszystkim to, że e, francuską piosenkę też tłumaczono na polski mm -hmm. Wojciecha Młynarskiego Tak, przypali. ale właśnie mnie ciekawi, dlaczego tak. tak właśnie tłumaczyli Dlaczego oni tak w to weszli e, Dlaczego w to weszli? Dlatego, że trochę z braku laku To znaczy, wiecie, ban na kulturę amerykańską Która wtedy była w ogóle na cenzurowanym Chyba to sprawił, że po prostu zaczęto się rozglądać w innych kierunkach a francuska piosenka, ona w ogóle uchodzi za taką kategorię samą w sobie. To są piosenki bardzo liryczne. Myślę, że pomaga też fakt, że francuski jest takim bardzo melodyjnym językiem. No i plus ta dostępność, plus potem fascynacja tłumaczy. I faktycznie jest tak, że jak na YouTubie, mam parę takich filmów o tym, o czym tam śpiewają. I właśnie żąda senna tę piosenkę taką, tu existypa. Mm -hmm. Jest też Dalid z Alanem Delonem, parole, parole. O, no to to mega. Więc... I, i, I ludzie się tam odzywają w komentarzach, że na przykład mama puszczała to co rano i słuchała, y, pijąc sobie kawę do tego, więc to są takie wspomnienia, które też zostają y, w człowieku. Y, natomiast y, ja się cieszę, że tak się zadziało, bo to też. Później pomaga y, na przykład szukać tego, co się już zna, no i uciekać się do tych piosenek. No i, i fakt, że właśnie mówi się o piosence francuskiej, że to jest gatunek tak zwany chanson, a tekst czyli tam jest warstwa muzyczna bardzo ważna, ale jest też tekst, i myślę, że dzięki temu, że te teksty tłumaczono, zaczęto się przypatrywać też językowi, i francuski w ogóle był modnym językiem y, w Polsce z różnych względów, ale francuska piosenka na pewno to też była tego katalizatorem. A mówisz, że zostały wspomnienia z tych piosenek i myślę, że część z nas też będzie miała wspomnienia z otwarcia Igrzysk Olimpijskich teraz, o, tak. które w Polsce zależnie kto i jak, były odebrane albo bardzo pozytywnie, albo bardzo krytycznie. A jak do tego otwarcia podeszli sami Francuzi? Francuzi przed otwarciem podchodzili bardzo krytycznie, były takie głosy, że to będzie porażka, że to nic dobrego z tego nie wyniknie, że to tylko problem i utrudnienie. Paryż, Ale, ale, to już, ale, ale ogólnie, czy o tej konkretnej scenie, która, że oni już wiedzieli, jaka to jak będzie? Nie 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 nie, 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 nie. Że w ogóle to będzie właśnie zorganizować taką wielką imprezę sportową w takim mieście jak Paryż. Generalnie Paryżanie, kto mógł, to wyjeżdżał, yy, czy dalej, czy bliżej. Gdzieś tam się ludzie po prostu yy, zamykali, żeby to tylko przeczekać. Natomiast jak to wszystko się rozkręciło, była ta ceremonia otwarcia w deszczu yy, i wyglądało to, jak wszyscy pamiętamy, yy, no to mówili Francuzi, że organizatorzy naprawdę stanęli na wysokości zadania i że wszyscy oglądali i wszystkim się podobało. Więc we Francji Taki był bardziej przed i po. Znaczy mm. jednak naród chrześcijański, jeżeli chodzi o religię, nie miał żadnych wątów w sprawie nie tych no, słynnych. Oczywiście. Scen? oczywiście. Wzbudziło to polemikę, jakby różne tam aspekty tej ferii były komentowane różnorako. No a to tak jak u nas. Myślę, mhm. że ludzie, którzy chcieli widzieć różne, jakby może. Bardziej kontrowersyjne momenty na tym się skupiali, ale całokształt no moim zdaniem fenomenalnie to wyszło. No ja uważam, że to były wybitne igrzyska przede wszystkim jeśli chodzi w ogóle o poziom. Naprawdę to było niesamowite dla mnie też niekoniecznie nasz. Ale... No nie, może nie na, nasz, może nie jakiś ultra wybitny, ale ogólnie jeśli chodzi ilość rekordów świata i w ogóle dla mnie to było takie zderzenie, po mm. według mnie żenującym euro, jeśli chodzi o poziom piłkarski, poza mm. tam Hiszpanami, to może Niemcami, czy kimś. Było na co e, popatrzeć. To tutaj to było niesamowite, naprawdę mm. i to, to było, naprawdę mi się podobało. A jeszcze domykając, tak, bo tam parę razy gdzieś tam ten temat, tak się lekko gdzieś tam pomiędzy wierszami, bo dużo się też mówi o bezpieczeństwie we Francji, zwłaszcza w, w Paryżu i powiedzmy, tak jak rozmawialiśmy, to mówiłaś, że bardziej znasz to też z przekazów mm. od bliskich, no ale może to są właśnie jakieś bliższe przekazy od ludzi, którzy też tam mieszkają, czy to rzeczywiście jest tak źle z tym bezpieczeństwem, jak się mówi w mediach, że strach jechać do Francji, strach wieczorem wyjść, się przejść po Paryżu? Przekaz, który idzie z mediów, jest tylko przekazem. To jest narracja czyjaś, zbudowana w pewnym konkretnym celu. Odpowiadając na Twoje pytanie, to co wiem z relacji od ludzi, którzy mieszkają na co dzień w Paryżu, w samym sercu Paryża i pod Paryżem, to fakt, że nie jest tam mniej bezpiecznie niż w jakimkolwiek innym miejscu, czy w Warszawie, czy w Ostrowie Wielkopolskim, z którego przyjechałam czy, czy by, wszędzie może nas, mogą nas różne rzeczy spotkać. Natomiast czy to kwestia tego, że ludzie są już niejako przyzwyczajeni do, do niektórych widoków, na przykład, nie wiem, widoków policji, która idzie w pełnym umundurowaniu z bronią, powiedzmy, po ulicy, to jest też w pewien sposób upiorne, że się do tego przyzwyczajamy, ale... Przyzwyczajamy się i wiem paradoksalnie, może nie paradoksalnie, że to też wpływa na to, że ludzie czują się bezpieczniej, bo wiedzą, że ym, ktoś czuwa. Yy, natomiast myślę, że odmawiać sobie wizyty w tak niesamowitym miejscu, czego ja zazdroszczę, właśnie mojej yy, francuskiej koleżance, paryskiej koleżance, że ona po prostu zakłada buty, wychodzi na ulicę i jest w centrum świata, yy, mhm. yy, bo jest w Paryżu. I myślę, że odbierać sobie to, co to miasto ma do zaoferowania, yy, i koncentrować się na tym, co się może wydarzyć, ale absolutnie nie musi. Odbierając sobie to spotkanie z tym wszystkim, co tam faktycznie czeka na człowieka, to wielka szkoda. I ja bym zachęcała do snucia pięknych planów jednak. Obiecałem ci, że się pojawi tutaj czwarta osoba, Elon Musk. Drżem. I on się teraz pojawi. <sum> A mianowicie nie będzie go z nami może wirtualnie, ale jest z nami myślami. I Ile on jednak nie, jednak nie. <laughs> założył sieć, chyba sieć, na pewno miał jedną szkołę, teraz ma sieć. I przygotowywaliśmy kiedyś o tym nawet odcinek. I w tych szkołach nie ma języka obcego, bo on stwierdził, że za chwilę będziemy mieli takie komunikatory, mm. że będziemy się tłumaczyć face to face i nie potrzeba w ogóle się uczyć tego języka. Myślisz, że tak będzie i myślisz, że warto się jednak mimo wszystko uczyć tego języka? Myślę, że warto się uczyć języka nawet jeśli za chwilę w naszej kieszeni będzie jakieś ustrojstwo, które nam w ogóle wszystko przetłumaczy i nasze myśli zanim je wypowiemy. Dostałam też taki komentarz właśnie na YouTubie. YouTube jest w ogóle takim miejscem, nie wiem jak u was, ale u mnie tam się dużo goryczy wylewa. I jedna osoba napisała, że właśnie on ma w kieszeni taką, jakiś tam telefon, model telefonu, który się za niego dogada, więc ja ogólnie mogę zwijać już mój kram i pani już dziękujemy. I ja się zgodzę z tym, że, że technologia robi sobie niesamowite miejsce w naszym życiu. I za chwilę. Mając na uwadze też ilości danych, które jest w stanie przetworzyć gdzieś tam jakiś taki krzemowy mózg, yy, jesteśmy niedoskonali i będziemy niedoskonali, ale ja serio w tej naszej niedoskonałości, w tym, że popełniamy czasami błędy, mylimy się, jak mówimy w języku, mamy emocje, stresujemy się, ja w tym upatruję naszej siły, bo nie warto zapominać o tym, że rozmawiamy też z drugim człowiekiem który do tej rozmowy też przystępuje z różnym swoim szeregiem jakichś niedoskonałości i nie wiem, stresów i, i strachów. I dopóki będziemy o tym pamiętać, myślę, że nie mamy się co obawiać o, nasze, o naszą przyszłość, a ja do nauki języków w ogóle, każdych, francuskiego najbardziej, ale każdego języka obcego będę zachęcać yy, najgoręcej jak się da, bo jest to niesamowicie rozwijająca zajawka i klucz do poznania i zobaczenia innego świata. I możemy się ruszyć z domu, żeby ten świat poznać, ale w naszych dzisiejszych czasach wcale tego robić nie musimy. I myślę, że jesteśmy w najlepszym momencie, żeby języków się uczyć. Że róbmy to. I my też zachęcamy do nauki języka, do tego, żeby ruszyć się z domu. A jeżeli choć jedna z tych rzeczy, które dzisiaj padły w tej rozmowie, jest dla Was ciekawa, interesująca, fascynująca, możecie rozwinąć teraz opis tego odcinka. Tam macie link do bajkowi.to Łamane na wierz o tym. Możecie nas wesprzeć małą, dużą, średnią kawką. Umieścimy tam również linki Instagrama Marty. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany nauką języka francuskiego, to na jej kanale, na Instagramie znajdziecie mnóstwo wartościowych i fascynujących i zabawnych treści. Ach, ten francuski. Ach, zapraszam. Bardzo dziękuję, Marcin. Dziękujemy ci si bardzo. Ja dziękuję za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło tutaj z wami się spotkać. Bardzo dziękuję również. Nam również. I Dziękujemy. Było nam miło, że wysłuchaliście naszego kolejnego odcinka i zapraszamy do kolejnych.